Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zagrać utwór Sentino Pistolet na gitarze akustycznej. Utwór krótki i prosty, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tak jak wspominałem, utwór jest bardzo prosty, składa się z trzech akordów. Są to m.in. e-molowe. D-durowe. Oraz C-durowe. Gramy go w następujący sposób. Pierwszym akordem będzie wspomniany wcześniej e-moll. Pattern bicia dla każdego akordu jest taki sam. Gramy trzy razy z góry, z czego pierwsze dwa uderzenia możemy sobie zahaczyć tylko o struny basowe. I trzecie uderzenie przejechać palcami po wszystkich strunach. Jeżeli nie wiesz, jak uderzać struny, zajrzyj do mojego poprzedniego wideo, gdzie kompleksowo to wyjaśniam. Następnie cztery uderzenia góra-dół, góra-dół. Oraz dwa uderzenia do dołu, z czego pierwsze do połowy strun, drugie do końca. Całość powinna wyglądać mniej więcej tak. To samo robimy na następnych akordach, czyli na D-durowym. Przypominam, że warto sobie szóstą strunę wytłumić od góry kciukiem, żeby to nam nie przeszkadzała. Przechodzimy na C-durowe. I z powrotem gramy D-durowe. Całość powinna nam wyjść mniej więcej w ten sposób. I w oryginalnym tempie. Tak właśnie prezentuje się wersja akustyczna Pistolet od Sentino. Mam nadzieję, że nie sprawi Wam za dużo problemów. Jeżeli macie pomysły na inne utwory, zgłaszajcie mi je w komentarzu. Polski trap wykonywany jest poza kolejnością. No i co? Widzimy się w następnym odcinku.